Witam w Polska Granie, z tej strony Ghost, a to już czwarty odcinek Let's Play Portal 2. Tym razem spróbujemy ukończyć wszystkie komory testowe, znaczy te podstawowe komory testowe. A później może nagramy jeszcze kawałek tego, co dziać się będzie później, aż zobaczycie sami. Dziwne. Weźmy to. Jest to jedna z już dosyć skomplikowanych komór testowych. Na pewno jest trudniej ją przejść niż te śmieszne początkowe. Ale jednak nie jest tak źle. Ciężko mi się komentuje i gra jednocześnie, bo trzeba cały czas być skupionym na tym, co się robi. A jak tak sobie gadam i gram, no to niezbyt to tak idzie. Ale damy radę. Złapaliśmy już znaną wam kostkę do załamywania promienia lasera. Będzie nam ona potrzebna w tym oto miejscu. Cyk. Cyk. Hop. O właśnie, może pokażę buciki naszej drogiej bohaterki. Gdyż naprawdę mi się podobają. Fajna rzecz. O, coś takiego. Pozwalają one skakać z niezwykle dużych wysokości. A w ogóle tak wygląda nasza bohaterka, bo wcześniej nie było okazji jej zobaczyć. O, jak się fajnie rozświetliła. No, chodźmy dalej. Czeka nas jeszcze wiele testowania. A na końcu będzie ciastko. Nie. Ja wiem, że wy wiecie, że ciastko to kłamstwo. Aha. I ja teraz... Co ja teraz? Ha! Po co ja tą kostkę tutaj brałem w sumie? Skoro ja i tak muszę skoczyć jeszcze raz. Te wyrzutnie to jest chyba najlepsza rzecz. No już mówiłem, najbardziej podoba mi się ta rzecz w nowym portalu. Świetne są. A, GLaDOS wcześniej coś tam mówiła, że widziała jelenia. To się akurat nie nagrało. Ale i takiej nie wierzymy. Ona jest... Ona jest oszustem. Przez całą pierwszą część wmawiała nam, że dostaniemy ciasto. Jak wszyscy wiemy, the cake is a lie. Cóż teraz nas czeka? Aha, kolejna nowość. Tą nowością są mosty świetlne. Wyglądają one w ten sposób i mieszczą się w portalu, dzięki czemu możemy robić one na przykład tak. O, tak szczerze to one średnio mi się podobają. Znaczy no fajne są, ale jednak zagadki z nimi są nużące. O, że tak powiem. Mogłyby być ciekawsze. O, 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 o. Tutaj nie byłem. Kosmita, 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 widzieliście? To ten, co już ostatnio nas obserwował. Zaraz. Już się pomieszałem. Gdzie mam iść? Tam. Najpierw trzeba wziąć kostkę. Nie wiem, czy słyszycie w tle nagrania takie raczej ciche buczenie. Raczej je słyszycie. No przepraszam, ale nie wiem, co mogę na to poradzić. Jeżeli macie jakieś pomysły, to... Jezu, co ja zrobiłem? Jeżeli macie jakieś pomysły, to... Miło by było, jakbyście się nimi podzielili, gdyż sam już nie wiem, jak mam sobie z tym poradzić. A, nie udało się. No cóż. I test ukończony. Excellent. You're a predator.
Tak. Też nowa wieżyczka pojechała. Wcześniej takiej nie widzieliście. Chyba, że już graliście w tą grę. Ale ci, co oglądają tylko tego Let's Play'a, na pewno nie widzieli wcześniej. Nie spotkamy ją w grze jeszcze tylko raz i w raczej przyjemnych okolicznościach. Ale to już zobaczycie sami. Tam kiedyś. Przytywanie. Jak zwykle. I figured out what to do with all the money I save recycling your one room full of air. When you die, I'm going to laminate your skeleton and pose you in the body. That way future generations can learn from you how not to have your unfortunate bone structure. Oh. Perfect. The door's malfunctioning. I guess somebody's going to repair that too. Czeka nas rozmowa z debilem. No, chodź tu. Hey, hey, up here. I found some bird eggs up here. Just dropped them into the door mechanism. Shut it right down. Z tym takiem też będą wiązać się ciekawe historie, ale to także zobaczycie później. Że nie będę zdradzał, jest to coś niespodzianki. I went and spoke with the door mainframe. Let's just say he won't be well living anymore. Anyway, back to testing. Raczej łatwy test. Mamy do zaliczenia. Oh. Mostek, kosteczka i jeszcze raz mostek. W sumie powinienem to robić w tym momencie inaczej, ale tak też mogę. Raczej łatwo i szybko. Dobrze. In fact, you did so well. I'm going to note this on your file. No i znów wczytywanie. Zastanawiam się, czy nie wycinać, nie wycinać momentów wczytywania, gdyż no są one praktycznie co chwilę i może to być nieco irytujące. Chociaż później już nie będzie tak często. They're the pale spherical things that are full of bullets. Wieżyczki. That's you in 5 seconds. Good luck. Jakie to nagrywanie jest czasochłonne, tak wam powiem. Normalnie przejście tych komór testowych zajmuje mi, ja wiem, tak chwilę. Może nie chwilę, ale włączę grę, program i je przejdę. A tak to już włączę tą grę, nie wiem, który raz, aby to w końcu zaliczyć. Zajmuje to już 4 odcinki. Oczywiście tam jeszcze są jakieś nieudane próby itp. itd. Często zdarza się, że jeden odcinek muszę kilka razy próbować przejść, nagrać, bo coś nie wychodzi, a tutaj nagram cały, się okaże, że nie ma dźwięku. I tak się można wkurzyć. Tak było na przykład z Wiedźminem, w sumie to był mój pierwszy taki filmik. Chociaż chyba Minecraft był już szybciej, ale taki samodzielny filmik to pierwszy był tak, gameplay z Wiedźmina. Nie wyszedł tragicznie, moim zdaniem, ale od czegoś trzeba zacząć, a nie chce mi się tego robić od nowa. Mój test ukończony, niezwykle prostacki. O, patrzcie, jakaś nowość. Uciekliśmy z komór testowych. Chociaż też nie. No i niestety wczytywanie. I odcinek powoli zaczyna dobiegać końca. No nie mówię, że już kończę. Ale już bliżej niż dalej. A ja wciąż przechodzę te nudne testy. O, widzimy tutaj... jakieś taśmy montażowe, a po nich jadą... te płytki, którymi wyłożone są komory testowe.
No, akurat ten test jest niezwykle szybki i łatwy. Jest to kolejna nowość, takie coś. To coś w stylu guziczka, które musi być zasilone laserem, aby na przykład otworzyć drzwi. Jest i nasza winda. Jak zwykle wczytywanie. Tylko GLaDOS musi sobie pogadać. Ten ekran wczytywania to jest chyba najczęstsza rzecz, jaką można widzieć w tej grze. Występują praktycznie co chwilę. Na szczęście, jak wspominałem w którymś tam odcinku, jak fabuła będzie się zmieniać, tak i ekran wczytywania także będzie się zmieniać. O, kolejny test, który jest nudny i raczej łatwy. Po prostu musimy się zasłaniać przed wieżyczkami za pomocą mostu świetlnego i zabrać od nich kostkę. Wybór tej gry na Let's Play raczej nie był zbyt trafny, ale... Ej, jak już zacząłem, no to skończę. No nie nadaje się ona zbytnio, dlatego że jak się już w nią grało, no to przechodzenie jest... No nudne. No bo ja gram sobie, przechodzę poziomy, wiem co robić, a wy tak patrzycie. Niepotrzebnie obiecywałem, że przejdę Portala 2. A Portala 1 nagrałem dlatego, że jest... No jest krótki, tak testowo, jako pierwszy Let's Play. Myślę, że wyszło nieźle. Ale ten wychodzi lepiej. Głównie dlatego, że no już się oswoiłem z tym, że nagrywam swój głos w grach. Tu jest easter egg, ale nie będę tam szedł. No się nie chce. Nie ma tam nic szczególnego. To już będzie ostatni test. No niestety nie udało mi się uciec z GLaDOS. Jak widać, za pomocą czerwonego laseru możemy także niszczyć wieżyczki. A także czerwony laser z niewiadomych mi w ogóle przyczyn przechodzi przez szkło. Tak, przez szkło. Wieżyczki są za szybą, a my robimy im kuku. Cyk, cyk, cyk. Przy okazji otwieramy sobie przejście. Tak więc to będzie wszystko w czwartym odcinku Let's Play Portal 2. Nowy ukaże się niebawem. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, oglądania innych naszych filmików. Jak już może zauważyliście, Let's Play z Portala 2, nie Portala 2, a Minecrafta nie będą się ukazywać. Przynajmniej na razie, gdyż z Wędrowiczem nie mamy już pomysłów, co moglibyśmy nagrać. Wszyscy już wszystko nagrali, a takie powtarzanie po kimś nie jest zbytnio ciekawe, więc... Więc żegnajcie do następnego odcinka. Cześć!